wieczór. W środę solidnie po 20, ale jak wiecie, alternusy co nieco ostatnio dłużej. Trader 21, obiecywaliśmy sobie tydzień temu jeszcze, tutaj też z Pawłem wcześniej rozmawialiśmy, że będzie kolejny. Właśnie, omawialiśmy, proszę Państwa, i nic z tego, bo to nas prześladują, proszę Państwa, jakieś jędze i puszczają. Dobry wieczór, środę solidnie po 20, ale jak wiecie, alternusy co nieco ostatnio dłużej. Trader 21, obiecywaliśmy sobie tydzień temu jeszcze, tutaj też z Pawłem wcześniej rozmawialiśmy, że... Tak, także proszę Państwa, nie ma takiego programu, żeby tu można było wysłuchać w całości, bo to wszystko jest jakieś poprzerywane, pooszukiwane, proszę Państwa. I szatan się tylko cieszy tam za ścianą. Hi, hi, hi. Sama słyszałam. No. Hi, 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 hi. Także do tego to dochodzi. No. Że on ma nas wszystkich gdzieś, ten szatan diabeł. Może lepiej się bronić. Miecz. Miecz ducha. Tarcza wiary. Hełm zbawienia. Przyłbica jeszcze jest. Nogi obute w głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Co jeszcze? Mnóstwo to są elementy poszczególne zbroi Bożej. No, przecież znajdziesz w Septuagincie, też jest to opisane, bo przecież chrześcijańskie pisma greckie, jak sama nazwa wskazuje, były napisane w języku greckim. Tam jest ta zbroja Boża opisana. Także z tym szatanem jest możliwość walki, tak samo jak mówią, że rak. No co, wyrocznie. Teraz to ludzie leczą, tylko trzeba wcześniej było tę dupę położyć na ladzie, żeby ona mogła z tą kamerą wejść. Moja ta ciotka, lekarka, i ona to wszystko sprawdzi. I wcześniej, jak zbadane, to rak wyleczony, a jak nie, no to to różnie potem jest. Także wasza wina, wasza wina, wasza bardzo wielka wina. I przeto módlcie się do tej Matki Boskiej, waszej ostrobramskiej, częstochowskiej, rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, żeby wam pomogła w cierpieniu, może ulgi jakieś nadziejowe. Nadziejo moja, nadziejo, ty nad poziomy wylatuj. Także zawsze módl się. Zawsze się módl ta do swojego wójta. Także proszę Państwa. Dzisiaj, proszę Państwa, od rana, to wczoraj właściwie już było. Różne rzeczy, że facet też na operację nie wyjedzie do krajów Unii Europejskiej, jeżeli czas. Tak, nie udowodni, że jeżeli czas oczekiwania jest zbyt długi. No to takie różne rzeczy. No, krótki, krótki, krótki. Ale w tej Unii Europejskiej, jak są te standardy leczenia, to może ta operacja to niewiele będzie znaczyła, bo gdzieś w klinice prywatnej to za drogo. No to. Także proszę Państwa, no niestety taka Warszawa. Warszawa spadła, poziom leczenia, proszę Ciebie, na najniższym poziomie, znowu, jeżeli chodzi o samo leczenie. Co to się stało? Było tak dobrze.
Szanghaj, Hongkong i Warszawa. Na szarym miejscu są trzy miasta. Teraz właśnie mówi, tak. No, ja mam to wszystko, proszę Ciebie, też ponagrywamy. Także nic tak Gronkiewicz, proszę Państwa, tutaj nie zrobiła, bo coraz gorzej. Może do Turcji. Na szarym końcu. Na liście. Jak na dół. O 5 rano, czy potem o 6 dyskusji, kto tam wszyscy się wypowiadali. Dlaczego tak się stało?
Myśmy myśleli, że to w raju mieszkamy. A to masz. Ameryka. Rzeczywiście oni tak mówią, Ameryka. Nawet nie umieją powiedzieć Ameryka. Nie mówi nawet po amerykańsku. Ameryka. Czyli Ameryka, Ameryka, Ameryka. No a to taka Ameryka. Tak. No. Od pierwszego do pierwszego właśnie, że ciężko przeżyć jest. No. Także tu nie Londyn, tu nie Białystok. Na katoliczkę to można poznać po tym, że ona się kłóci. Dziękuję bardzo, pani Marianie. Pan Marian Storunia, a państwa zdaniem, dlaczego mieszkańcom Warszawy żyje się, młodym mieszkańcom, absolwentom Warszawy żyje się stosunkowo najciężej? Tak wynika z raportu. Najciężej w Warszawie. Skąd oni ten temat taki podebrali? Chcą ludzi wykończyć. Także taka historia, proszę państwa.